Trzecia edycja konkursu Gotuj z klasą już za nami. Jak mówili uczestnicy, ale i organizatorzy, z każdym rokiem przekonujemy się o tym, że takie przedsięwzięcie jest bardzo potrzebne i ważne, bo poprzez ten konkurs wydobywa się na światło dzienne tradycyjne smaki i przepisy, które często przekazywane były z pokolenia na pokolenie, a młodzież wzbogaca je, urozmaica i nadaje nowoczesny wygląd. Finał zmagań odbył się w Podlaskiej Akademii Kulinarnej w Białymstoku. Na stole komisji konkursowej złożonej z Karola Okrasy, Jadwigi Zabielskiej, Franciszka Górskiego, Sławomira Kiedy, Małgorzaty Półtorak, gościnnie marszałka Artura Kosickiego oraz Agnieszki Chrzanowskiej królowały dania ściśle związane z województwem podlaskim i jego tradycjami. Były to m.in. maczanka, leniwka, białys, bliny gryczane, chłodnik litewski, mrowisko, podlaska pascha czy keks z wędzoną śliwką. Każda z drużyn przygotowała też obowiązkową, autorską babkę ziemniaczaną. Województwo podlaskie słynie ze swojej kuchni. Jest ona znana nie tylko w całym kraju, ale myślę też i na świecie. Poza tym możemy wspierać tych młodych ludzi w rozwijaniu ich talentów kulinarnych, ale też przekazywać tradycje o naszej kuchni. Podziwiam odwagę tych młodych ludzi. Naprawdę trzeba mieć dużo siły, dużo energii, żeby stanąć przed tak wymagającą komisją na czele z panem Karolem Okrasą, mistrzem naszej polskiej kuchni. Go przedstawiać nie trzeba. Także tutaj podziwiam tych młodych ludzi, naprawdę. Ale też podziwiam ich za to, że im się chce zajmować gotowaniem, bo to jest naprawdę niełatwa sztuka. Przewodniczący komisji konkursowej Karol Okrasa oceniał pomysłowość i wysoką jakość zaproponowanych przez uczestników potraw. Według Okrasy to tradycja i lokalny, ekologiczny produkt decyduje o finezji smaku i o tym, by trafić przez żołądek do serca. Dzisiaj było, nie było tak jak ostatnio. Było o niebo lepiej. I za każdym razem jest o niebo lepiej, bo mam wrażenie, że ta dobra wieść o konkursie, dobra sława tego konkursu rozchodzi się lotem błyskawicy. I pomimo wielu trudności, które to trudności nie ułatwiały życia w ostatnim czasie tym młodym ludziom, oni potrafili się zmobilizować fajnie na ten dzień dzisiejszy, wyjątkowy dla nich. I to święto kulinarne dla nich też zorganizowane, bo trzeba pamiętać o tym, że jest to konkurs dla nich przygotowany, mogło się odbyć. Mnie zachwyca przede wszystkim naturalność produktów, unikalność tych produktów, ich dziewiczy, bardzo często aromat nieskażony niczym. To jest taka pachnąca trawą, sianem i słońcem, wiatrem natura, która przeniesiona jest na sery, wędliny i dania później gotowe, wreszcie tak unikalne na skalę ogólnopolską, ale też światową, no bo nawet dzisiaj to, co zostało zaprezentowane przez młodych kucharzy, desery jak mrowisko, to był prawdziwy festiwal mrowiska, ale były też wreszcie przypomniane pączki ziemniaczane, czy inspiracje jak gdyby zupełnie starymi deserami, ale w nowych aranżacjach i to też o to chodzi, takie złamane porządnie przepisy. Wygrały Sylwia Borkowska i Sylwia Łajewska, uczennice zespołu szkół imienia Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, zdobywając maksymalną liczbę punktów. Zwycięski zespół przy wsparciu opiekuna Agaty Chojnowskiej kubki smakowe jurorów podbiły przede wszystkim potrawą z jelenia. Przygotowałyśmy na przystawkę lina w śmietanie na domowym chlebie. Na danie główne przygotowałyśmy babkę ziemniaczaną ze świeżynką, z jelenia z kurkami i kapustkę zasmażaną z grzybami i demi-glace. I to jeszcze wszystko polane oliwą szczypiorkową. U koleżanki jadło się dziczyznę i jest to bardzo trudne mięso, więc miałyśmy wiele prób. I połączyć smaki, żeby nie zabić, a żeby był bardzo wyrazisty i... Wiele prób i doszliśmy do wniosku, że właśnie takie najprostsze podanie, tak jak świeżynka, ze wszystkiego można zrobić świeżynkę i to tak się nam kojarzyło. I właśnie tak jak kiedyś jadło babka i kapustka, to takie typowe dania, a myślę, że z dziczyzną niewiele osób miało wspólnego, więc to było dla nas wyzwanie, ale lubimy sobie stawiać wyzwania i kroczyć coraz wyżej. I dlatego jesteśmy tutaj, żeby się pokazać, żeby zareklamować naszą szkołę, żeby pokazać, że już umiemy, chcemy się uczyć i chcemy zdobywać jeszcze więcej umiejętności, wiedzy, praktyki. I to jest właśnie najlepsze takie. Jeśli na przykład dla kogoś taka rada na przyszłość, to my z koleżanką od pierwszej klasy chodziłyśmy na wszystkie szkolenia, wszystkie kursy i to daje najwięcej, bo to jest stres, jest adrenalina, ale się pniemy coraz wyżej i później w życiu jest łatwiej. Miałyśmy dużo pomysłów i wybrałyśmy
te, które uważałyśmy, które najbardziej podkreślają Podlasie, czyli ta kapusta, grzyby, jak sam pan Karol powiedział na początku, że Podlasie to są zielone płuca Polski, więc dlatego dlatego dałyśmy jelenia, dlatego dałyśmy owoce leśne, grzyby, kapusty, więc takie wszystko pod Podlasie. Drugie miejsce w tej edycji przypadło Julii Bykowskiej i Zuzannie Nalewajek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Stanisława Staszica w Sejnach. Przygotowaliśmy deser, jest to nasza interpretacja szarlotki. Dodałyśmy tutaj bezę włoską, gdyż uważamy, że jest ona nietypowa. Mamy tutaj sos truskawkowy z miętą. Szarlotka jest bardzo popularna w naszych okolicach. Bardzo często mamy i babcie przyrządzały nam ją w domu, więc połączyłyśmy to. Czerpiemy inspirację od pana Karola. Trzecie miejsce otrzymał duet Justyna Leszczyńska oraz Filip Słabiński z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Suwałkach. Poświęciliśmy dosyć sporo czasu na przygotowania, trochę receptury zmieniliśmy. No i na pewno chęci i wiara w samych siebie i nie można się poddawać, przyjechać tutaj ze świadomością, że musimy coś pokazać, że to już jest wielki finał. No i po prostu sobie uświadomić, że podium jest nasze i bez podium nie wychodzimy. Na przystawkę przygotowaliśmy zupę z wywar z ryby z sparzonym pstrągiem, kiszoną kapustą, marchewką i pietruszką. Do tego był chips z jarmuża i prażona słoninka. Na drugie danie była babka ziemniaczana z sarniną. Do tego sos z owoców leśnych i kurki i cebula. A na deser marynowana, a na deser podaliśmy faworki z kremem. W zmaganiach finałowych trzeciej edycji konkursu udział wzięło 13 zespołów. Tuż za podium uplasowała się reprezentacja Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Natalia Dąbrowska i Julia Nizik, z którymi podczas zmagań kulinarnych obecna była dyrektor szkoły Bogumiła Olbryś. Trzecia edycja gotowania z klasą i z okrasą. Przeurocza osobowość pana Karola Okrasy dodaje optymizmu, motywuje młodzież. Bardzo się cieszę, że dziewczynki z naszej szkoły też ogromny wysiłek, bo eliminacje w szkole były też bardzo, bardzo takie mocne. Młodzież naprawdę jest bardzo uzdolniona, podziwiam ich za ich takie umiejętności. A tutaj widzimy ogromny talent, ogromny. Także pan Karol Okrasa może czuć się zagrożony, oczywiście żartuję, ale cieszę się, że tak dużo osób chętnie korzysta z takich konkursów i jako dyrektorka Wety dumna jestem z mojej młodzieży i cieszę się. Emocje ogromne. Był stres na początku, ale już po pierwszych 5 minutach kompletnie zszedł i na spokojnie czułyśmy się jak u nas w kuchni, w szkole i działałyśmy na maksa. Przygotowaliśmy zupę krem z dyni, mrowisko oraz babkę ziemniaczaną. Jest tutaj wielka konkurencja, ale to jest dobre doświadczenie i fajna zabawa. W ogóle potrawy były z dyni w naszych domach, dlatego tak bardzo nam przypominała kuchnię podlaską. No mrowisko jak bardzo jest znane w kuchni podlaskiej, no a babka ziemniaczana była głównym daniem. Swoje wyróżnienie przyznał też partner konkursu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Trafiło ono do Natalii Bykowskiej i Natalii Kobeszko z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Monikach. Deser to były pączki ziemniaczane z konfituru z dyni, z cynamonem i nutu, z pomarańczy, polane białą czekoladą oraz palonym serem korycińskim posypane. A danie główne to była babka ziemniaczana. I babka ziemniaczana była z ziemniaków Irga i do tego był wędzony boczek z cebulką i do tego był zrobiony chrust z boczku posypany chili i polany miodem i był jeszcze do tego serek. Nasze korzenie, babcie, prababcie nam jakby sprzedały te swoje przepisy, my tam dodaliśmy jakieś dodatki i tak wyszło nasze danie. Konkurs Gotuj z klasą doskonali umiejętności, pomysłowość i kreatywność młodych adeptów sztuki kulinarnej, a także zachęca do czerpania z tradycyjnych receptur oraz wykorzystywania lokalnych produktów. Doceniają to organizatorzy konkursu. Miałem okazję i
na początku, na otwarciu konkursu dzisiejszego, ale też miałem okazję współpracować z mistrzem Karolem Okrasą kilka tygodni temu w mojej rodzinnej gminie Dobrzyniewo-Duże, gdzie pan Karol Okrasa prowadził warsztaty. To duże doświadczenie i na pewno towarzyszące temu emocje, bo ręce troszkę drżą, że taki mistrz znany nie tylko w naszym kraju, u boku którego możemy się szkolić, patrzy i podpowiada, ale to też cenne lekcje i cenna wiedza. To jest pomysł, żebyśmy wyszli z tym konkursem poza województwo. To pomysł Karola Okrasy, który jest bardzo zachwycony całym konkursem i etapami szkolnymi i tym finałem. Więc jest szansa, że jeśli porozmawiamy z odpowiednimi ludźmi, czy z Ministerstwem Rolnictwa może, które byłoby zainteresowane, z chęcią byśmy wyszli z konkursem w kraj i promowali nasze dziedzictwo kulinarne. Główną nagrodą w konkursie jest staż w restauracji Plater Karola Okrasy w Warszawie. Decyzją mistrza kuchni w tym roku odbędą go laureaci trzech najwyższych lokat. Staż będzie się odbywał w mojej restauracji, będzie trwał miesiąc. Przez cały miesiąc uczestnicy będą na początku mogli zaznajomić się jak gdyby z pracą, a to tylko na początku, a później, jeżeli dobrze się sprawią, będą uczestniczyli normalnie w serwisie, w pracy, będą uczestniczyli w tym, co my robimy, w tym naszym cudownym życiu kuchennym, więc to nie będzie tylko tak, że ten staż ma się odbyć, ale ten staż ma ich zainspirować i utwierdzić w przekonaniu, że droga, którą wybrali, zawodowa droga, jest absolutnie właściwą i fantastyczną. Przypomnijmy, organizatorem konkursu był Samorząd Województwa Podlaskiego, koordynatorem Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, partnerem Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem podlaskiego kuratora oświaty. Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się preferencje smakowe oraz upodobania żywieniowe, które mogą w przyszłości odbić się negatywnie lub pozytywnie na naszym zdrowiu. Dlatego Białostockie Centrum Onkologii zorganizowało Dni Edukacji Żywieniowej, bo interaktywne lekcje to najlepszy sposób przyswajania wiedzy. Nasze centrum zorganizowało we współpracy z dużą pacjencką Fundacją Europa Kolon Polska, a także z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział w Białymstoku Dni Edukacji Żywieniowej. To z okazji marca, miesiąca świadomości raka jelita grubego. Dzisiaj gościmy najmłodszych przedszkolaków, których edukujemy. Fundacja Europa Kolon Polska rozpoczęła kolejną kampanię profilaktyczną Nie miej tego gdzieś. Wszystko o raku jelita grubego. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, ponieważ również w Białostockim Centrum Onkologii będzie prezentowane jelito, model jelita, do którego będzie można wejść i zobaczyć, jak wygląda jelito od środka. Jestem bardzo zbudowana, ponieważ mieliśmy tutaj grupę starszych osób i 3/4 już było po kolonoskopii. Białostockie Centrum Onkologii robi fantastyczną pracę, ponieważ edukuje, no i oczywiście bada, wykonuje badania kolonoskopowe, dzięki którym możemy uniknąć raka jelita grubego lub wcześniej go wykryć, wtedy, kiedy w 90% może być wyleczalny. Natomiast dlaczego kierujemy to do młodzieży i dzieci? Ponieważ uczymy ich zdrowego stylu życia. Ryzyko raka jelita grubego rośnie wtedy, kiedy prowadzimy niezdrowy tryb życia, kiedy mamy nadwagę, otyłość, kiedy się nie ruszamy, kiedy palimy papierosy i to wszystko powoduje, że oczywiście pracujemy po prostu na nowotwór jelita grubego sami. Wiadomo przecież, że prawidłowe żywienie decyduje o zdrowiu i prawidłowym rozwoju dziecka, a racjonalne odżywianie ma bardzo duży wpływ na aktywność psychiczną, umysłową i ruchową. Dzieci doskonale o tym już wiedzą. Dużo się dobrze odżywia, dużo jest z warzyw i owoców. Trzeba jakieś sporty bardzo robić dobre i biegać. Jak weszłam do jelita, najfajniejsze były mi bąbelki. Dużo dobrze się odżywiać i jeść zdrowe rzeczy. Marchewki, papryki, pomidory, jabłka, banany, grejpfruty. Nie lubię słodyczy, bo są niezdrowe na zęby. To jest, że się zdrowo odżywiamy i zdrowo się odżywiamy i próbujemy jak najbardziej unikać chorób. Najbardziej mi się podobało jelito i flagi, że dostałam pamiątkę. Dlatego, bo mam pamiątkę i tam i to było ciekawe. Że trzeba jeść dużo warzywów i owoców.
pić dużo wody i biegać, jeździć na rowerze, pływać. Jak wszedłem do Jelita, to było bardzo fajnie. Widziałem takie bąbelki, że wtedy boli, jak jest ta więcej takich bąbelków, to jest już choroba. Jak przekonywali specjaliści podczas spotkania, zdrowe nawyki żywieniowe pozwolą nam dłużej cieszyć się życiem. Warto edukować dzieci. Dzieci to jest taka grupa, która jest tak naprawdę przyszłością. Chcemy, żeby od małego uczyć dobrych nawyków, bo jako praca z dorosłymi ja widzę, że właśnie największa praca polega na zmianie nawyku, który od wielu, wielu lat był powielany i często nieprawidłowych nawykach. Dlatego jeżeli w dziecku wykształcimy nawyki zdrowego żywienia, jeżeli to się będzie dobrze dziecku kojarzyło, jest dużo większa szansa, że unikniemy takich chorób właśnie dietozależnych. Jeśli chodzi o profilaktykę nowotworów jelita grubego, podstawą tutaj jest błonnik, żeby spożywać spore ilości błonnika. Mamy go głównie w surowych warzywach, surowych owocach, pełnoziarnistych produktach, czyli częściej wybieramy chleb pełnoziarnisty lub makaron pełnoziarnisty niż ten biały pszenny. Zdecydowanie tutaj też główną rolę odgrywa nawadnianie się, żeby to jelito dobrze funkcjonowało, potrzebuje też odpowiedniej ilości płynów. Także te 2-2,5 litra dziennie płynów warto zbadać, zmierzyć, czy faktycznie tyle pijemy, bo jest to podstawa. Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał, więc teorię zamieniono w praktykę i po interaktywnych quizach przedszkolaki pojawiły się na stoisku ze zdrowymi polskimi produktami od podlaskich producentów. Degustację zorganizował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Białymstoku. Można było spróbować m.in. kiszonej kapusty, buraków, rzodkiewki, marchewki, soków, chipsów z owoców. W ubiegłym roku podpisaliśmy porozumienie z Białostockim Centrum Onkologii właśnie na wspieranie, dlatego że dużo w naszym krajowym ośrodku dzieje się różnych inicjatyw związanych z promocją produktów naszych, lokalnych, tutaj wspierających naszych producentów, a jednocześnie bardzo często certyfikowanych, często zamieszczanych na liście produktu tradycyjnego, jak kiszonki, inne jabłka, gruszki, które są pochodzą z naszych sadów, z naszego województwa. Z przedszkolakami w lekcji o zdrowym odżywianiu wzięła także udział przedstawicielka Komisji Europejskiej, wizytująca tego dnia Białostockie Centrum Onkologii. Województwo Podlaskie przesłało program na kolejną perspektywę 21-27 i chodzi o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prawie 950 milionów euro, które zostanie przekazane na najbliższe 7 lat, na właśnie na rozwój województwa podlaskiego i rozwój czy ochrona zdrowia jest jednym z priorytetów i dla województwa i Unia Europejska jak najbardziej wspomaga rozwój edukacji, profilaktyki, leczenia, a zwłaszcza leczenia onkologicznego. Dzieci obecne na lekcji zdrowego żywienia za 40 lat będą właśnie w tej grupie wiekowej, która potencjalnie ma większe ryzyko wystąpienia raka jelita grubego. Pozostaje mieć nadzieję, że nie zachorują. Rak jelita grubego to jedyny nowotwór układu pokarmowego, któremu można zapobiec. Łatwo się go diagnozuje, poddając się kolonoskopii. Wcześnie wykryty daje niemal 90% pewności wyleczenia. Obecnie raka jelita grubego każdego roku diagnozuje się u 19 tysięcy Polaków, a 12 tysięcy z nich umrze. W marcu trwa Europejski Miesiąc Świadomości Raka Jelita Grubego. Kampania Nie miej tego gdzieś, wszystko o raku jelita grubego potrwa do końca roku. Województwo podlaskie jest gospodarzem tegorocznej ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w sportach halowych. Łomża została stolicą piłki ręcznej kobiet. Zgodnie z tradycją rozgrywki rozpoczął hymn Polski oraz olimpijski, w trakcie których podnoszono obie flagi. Następnie przyrzeczenie olimpijskie złożyły kapitanki startujących drużyn oraz sędziowie. Podczas tego sportowego spotkania obowiązuje również motto olimpizmu Citius Altius Fortis, czyli szybciej, wyżej, mocniej. Jego autorem jest francuski dominikanin
Amerykanin, ojciec Henri Didon. Ten energiczny nauczyciel widział w sporcie potężny środek działania dla szkolnictwa i wychowania młodzieży i nie zawahał się z niego skorzystać. Ta filozofia przyświecać będzie również halowym rozgrywkom sportowym w naszym województwie. W piłce ręcznej uważam za otwartą. Zaczynamy! Jesteśmy naprawdę dumni i szczęśliwi, że to się dzieje. Bardzo wysoki poziom. Patrzymy z zachwytem, patrzymy z pewną, no nawet zazdrością. Liczymy na to, że nie wiem, może za następne nasze dziewczyny też wystąpią w takich finałach. To są kadry wojewódzkie, w skład których wchodzą właśnie uczestniczki ośrodków szkolenia piłki ręcznej i właśnie wybrane, najlepsze zawodniczki wybrane z poszczególnych klubów. Olimpiada odbywa się pod honorowym patronatem marszałka województwa podlaskiego, którego na otwarciu Olimpiady w Łomży reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś. To promocja, ale też sukces, można powiedzieć, województwa podlaskiego, że po pierwsze finansowo, ale też organizację spięliśmy się poprzez Podlaską Federację Sportu jako wykonawcy naszej, że tak powiem, woli Zarządu Województwa Podlaskiego i Sejmiku Województwa Podlaskiego. Chcemy te pieniądze przeznaczyć właśnie na wsparcie takiego, można powiedzieć, rywalizacji, bo gościmy tu 8 drużyn piłki ręcznej kobiet, kobiety, dziewczęta, można powiedzieć, w wieku 14-15 lat, najlepsze w kraju. Poziom, z tego co się okazało i już wiem, bardzo wysoki na tą kategorię wiekową. Łomża również piłką ręczną stoi i myślę, że to co może trochę boli, to że w województwie podlaskim nie gra reprezentacja piłki ręcznej kobiet. To już 28. edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych. Województwo podlaskie po 11 latach znowu otrzymało od ministra sportu organizację tej imprezy. Jesteśmy niezmiernie dumni, staramy się podołać organizacyjnie. 12 dyscyplin, ponad 4000 dzieciaków, 500 osób z różnego rodzaju obsługi, od trenerów po kierowców, działaczy, także logistycznie 5 miast w województwie zaangażowanych, także no, dzieje się. Cieszymy się, że tutaj miasto Łomża wsparło nas z obiektami, cieszymy się, że klub sportowy podjął się i no, uważam, że już na dany moment organizacyjnie fajnie zabłysnął. No teraz tylko co, czekamy na rozgrywki, czekamy na najlepszych sportowców, czekamy na dobre wyniki, na super rywalizację, no i w końcu jakiś powrót do normalności, bo widzę, że tutaj dzieciaki na trybunach i w czasie lekcji będzie można pooglądać, także będzie dobrze. Wszystkie mecze młodych szczypiornistek odbywać się będą na hali sportowej przy drugim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej w Łomży. Miasto Łomża od lat stawia na sport. Cieszymy się, że nasze kluby osiągają sukcesy. Każda impreza sportowa, a w szczególności takiej rangi jak ogólnopolskie mistrzostwa, na pewno sprawia przyjemność. Do Łomży po medale przyjechały najlepsze zawodniczki z kadr wojewódzkich. Reprezentantki małopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i lubelskiego. Kadra szczypiornistek województwa kujawsko-pomorskiego w większości oparta jest na zawodniczkach brodnickiego MKS-u. Przed rokiem kadra szczypiornistek z tego województwa wywalczyła brązowe medale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Przygotowania były długie, były ciężkie. Cały sezon pracowałyśmy właśnie po to, żeby tutaj przyjechać z całą kadrą. To są dziewczyny pozbierane z różnych klubów z całego naszego województwa. Każda trenowała bardzo ciężko i każdej na pewno zależy tutaj, żeby zdobyć jak najwięcej. Łomży raczej nie znamy tych terenów. Myślę, że głównie przyjechałyśmy tu właśnie w takich celach, żeby grać i wygrywać, ale myślę, że znajdzie się też troszeczkę czasu na odpoczynek i na zwiedzanie jak najbardziej. Ponad 9 godzin podróż zajęła młodym zawodniczkom z zachodniopomorskiego. Przygotowywałyśmy się kadrami. Kadry miałyśmy bardzo często i ciężko na nich pracowaliśmy. To też duża zasługa trenerów, jak się przygotowywali do tej kadry. Uważam, że mamy duże szanse, jeżeli po prostu uwierzymy w swoje możliwości, a są bardzo duże i będziemy grały po prostu swoje. Niestety, żaden żeński zespół reprezentujący gospodarzy ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w piłce ręcznej kobiet nie awansował do finałów i nie mamy w nim swojej reprezentacji. Jak się okazało, przyczyn jest wiele. Są bardzo duże problemy organizacyjno-finansowe i trzeba też powiedzieć prawdę, ponieważ w sporcie siedzę 40 lat, natomiast 20 lat jestem prezesem, że Podlasie ma uczestnictwo
ogólne w sporcie bardzo niskie, jest mniejsze zaangażowanie czynników i nauczycielskich, i trenerskich, szkolnych, i administracyjnych władz. Wierzę, że w każdym mieście możemy i są, i możemy znaleźć następne pokolenia oddanych dla sportu, nie tylko tak zwanych działaczy, ale i trenerów, czyli nauczycieli, którzy od maleńkiego pokażą tym dzieciom skok, rzut, bieg, podanie. Już 8 kwietnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej przeprowadzona zostanie uroczysta ceremonia otwarcia 28. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych. Do naszego województwa przyjadą najlepsi młodzi sportowcy w kilkunastu dyscyplinach. Będą oni rywalizować o mistrzowskie tytuły w sportach halowych. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży uczestniczyć ma blisko 4000 osób, blisko 3000 zawodników, 731 trenerów wraz z osobami towarzyszącymi i 386 sędziów oraz grupa pozostałych osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Walka o medale rozegra się m.in. w takich dyscyplinach jak badminton, boks, brycz sportowy, gimnastyka sportowa, judo, piłka ręczna, piłka siatkowa, szachy, szermierka, taekwondo olimpijskie, tenis stołowy, zapasy kobiet, zapasy w stylu klasycznym oraz zapasy w stylu wolnym. Uczestnicy rywalizować będą o najwyższe lokaty w kategoriach wiekowych młodzików oraz juniorów młodszych.